Proszę Państwa, wracamy do kabaretu Dudek. W tym kabarecie Dudek w tamtych czasach występowali tacy aktorzy jak Dziewoński, Kobuszewski, Gajos, Gołas, Kwiatkowska, Łącz, Seniuk. Co prawda już tych aktorów nie będziemy gościć na razie na naszej scenie, chociaż nie wiadomo. Za to przedstawimy Państwu jeden ze sketchów tego kabaretu Dudek. Proszę bardzo. Proszę pana, pękła mi rurka przy zlewie. Należy wymienić rurkę, kranik przelotowy i wyjście do baterii. A masz pan chwilkę czasu? No mam. No i patrz pan, za panią wyszło, no. Jasiu! Jasiu! Moje, panie majster. Kochany, obejdź pan drzwi z tamtej strony. Znaczy, opuść pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja krzyknę, to pan wejdź. Jasiu! Jako mój uczeń, jesteś umiał na nauce. Co to jest mój chłopcze? To jest rura, panie majster. Tak jest. A do czego jest ta rura? Ta rura jest do niczego. Tak jest. Weź kajecik, ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna, rozmowa z klientem. A więc proszę pana, pękła mi rurka. Zaraz, chwileczkę. Ale dzień dobry, kto pan? Młodzież słuch, ona się łudzi. Dzień dobry. A więc tak, pękła mi rurka przy zlewie. Należy wymienić rurkę, kranik przelotowy i wyjście do baterii. Ale czy masz pan chwilkę czasu? No mam. To iść pan sobie do kina na jakiś film, co pan jeszcze nie będzie. Ja się podkreśl wężykiem, że to jest dowcip. Ale proszę pana. Ale proszę pana, tam mi się woda leje. Nie musi się lać. Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotkawszy się na otwór, czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmieni się, nie bądź pan głąb. Ale jak to ja głąb. Mam być głąb? Głąb, zapisałeś? Nie bądź pan głąb. Ale proszę pana, ja chciałbym pana uprzedzić, że ja mam gwarancję na wymianę tej rurki. O, zmienia postać rzeczy. Masz pan tu książkę Życie mi zażaleń i pisz pan, że pan majster odmawia naprawy gwarancyjnej. Będzie pan miał duże nieprzyjemności z tego tytułu. Kochany, wiesz co one mogą mi zrobić? Jasiu, powiedz paru, no. Oni mogą panu majstrowi skoczyć, tak? Tak jest. Mogą mnie skoczyć. A gdzie oni mogą panu skoczyć? Powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć tam, gdzie pan może pana majstra w dupę pocałować, tak? Tak jest. Jasiu, jeśli
używać takiego wzrotu, tam gdzie pan może pana majstra pocałować, to zawsze używać takiego niedopowiedzenia, więc inteligentnie. A poza tym bardzo dobrze. No pisz pan za zieleni, nie bądź pan ruga. Ale jak to ja nie mam być rura? No nie bądź pan rura i nie pękaj pan, no. Ale ja nie pękam, tylko po co mam pisać, jak to i tak nic nie da. O, będzie mięsno. Dobrze, dobrze, blisko, ciepło. Kombinuj pan. To jest, proszę pana, jeżeli nie można w ramach gwarancji, to może tak bardziej prywatnie. Prywatnie? Inna rozmowa. Pisz punkt drugi. Dwa. Robota prywatna, po francusku travail privé. Jako ciekawostki zawodowe zostawisz. No dobrze, słucham pana. O co się w ogóle rozchodzi? A więc tak, pękła mi rurka przy zlewie. Trzeba wymienić rurkę, krań przelotowy i wyjście do baterii. I nie musisz pan ojca dzieci robić. Muzykiem? Tak jest! Muzykiem. A gdzie pan zamieszkuje, szanowny pan? W Brunswaldzie. Brunswaldzie? A co? Nie wolno? Nie, nie mogę się rozpalać. Ale przecież ja panu za to zapłacę. Panie, pańskie pieniądze to ja... Co? Nie domówię. Kochany, po lekcji weźmiesz nowy kranik przylotowy, rurkę do baterii i pojedziesz do Uwałdu. Brosfał! Dzisiaj jest, teraz ja mówię, nie? Pojedziesz do Uwałdu, rozumiesz? I wymienisz tutaj Kowalski. Ono już pół roku czeka. Tato, co, czekoladki i biletu do cyrku przyniosła? Ta sama, tylko zęba mi ją wyszła. Dopiero szanowny pan był łaskaw mnie o nim przypomnieć. To tak może po drodze do mnie, bo to niedaleko, bo wie pan, tam mi się woda leje, a ja chciałem sobie kafelki założyć i w ogóle... Fie, kochanie, pan masz drobnomieszczańskie nawyki, bo pan chciałbyś mieć tak, zimne wody osobno, ciepłe osobno, szczelne rurki, kafelki, duperelki, kraniki, dywaniki, tamstwo i drobnomieszczaństwo z pana wynalazło. A pan się zachowuje bezczelnie. O, kochany. Nie obrażaj pan robotnika, który wraz z chłopem, inteligentem pracującym, stanowią zdrową siłę narodu. Zapisałeś? Ja to znam na pamięć. No patrz pan, taki szczyl, a zna na pamięć. A pan nie zna, bo pan jesteś cham, niełup, czwok, swołocz i woda na młyn od betowców z bol. Won! Pan się zachowuje jak kelner, proszę pana. O, Jasiu. Pokaż panu, jak się u nas zachowuje kelner przy pracy. Chamstwu. W życiu. No jak piszesz chamstwo? No tak. A będzie to. Chamstwu w życiu. W życiu. Należy się przeciwstawiać siłom. Siłom. I godnością. Godnością. Osobistą. Osobistą. To był taki sketch kabaretowy dla śmiechu. No wiecie, wszyscy co i raz mówię się pociąć. Ale było i koniec. Teraz, jak się zacznie któryś śmiać, to dostanie w ryj. Wężykiem? Tak jest. Wężykiem.